Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu, obok mnie wiceminister finansów Paweł Gruza, człowiek odpowiedzialny za ściągalność podatków w naszym kraju. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. Panie ministrze, zaczynam od terminu, który jest najmodniejszy w ostatnim okresie, uszczelnienie systemu podatkowego. Niedawno wicepremier Mateusz Morawiecki mówił, że prawdopodobna skala uszczelnienia w tym roku to będzie suma, która mogłaby wystarczyć na pokrycie programu 500+. Tak, o tego typu kwotach mówimy i tutaj to się nie bierze z niczego. Od początku kadencji, od początku rządu Prawa i Sprawiedliwości, chociażby temat VAT-u jest bardzo aktywnie prowadzony. Jest szereg reform, które powodują, że po prostu ta ściągalność rośnie bez uszczerbku na wzroście gospodarczym, na przedsiębiorcach. Czy można powiedzieć, jaka to będzie kwota, jeśli chodzi o ten rok? Nie chcę tutaj epatować kwotami. My mówimy tutaj o dziesiątkach miliardach złotych uszczelnienia VAT-owskiego. Na przyszły rok mamy bardzo ambitny cel budżetowy, to jest 166 miliardów złotych z VAT-u. To są realne pieniądze w naszej wspólnej kasie, które mogą być kierowane na te cele, które powodują, że nasz kraj się bardziej sprawiedliwie rozwija. Gdybyśmy mieli powiedzieć o konkretach, cóż się takiego wydarzyło, że nagle ten VAT zaczął być płacony? Czy przede wszystkim nie jest wyłudzany? Bo może bardziej ten akcent jest tutaj w tej sprawie ważniejszy. Tak, ja powiem w ten sposób, że nie ma żadnego pojedynczego elementu tej układanki, która można powiedzieć, że jest jakąś taką magiczną różdżką i od tego momentu to wprowadzono i wszystko działa. To jest cały kompleks działań, poczynając od rozwiązań legislacyjnych, poprzez reformę administracji skarbowej pod wodzą ministra Banasia. To są super nowatorskie rozwiązania, które jeszcze nie są wprowadzone, ale już w świadomości przedsiębiorców egzystują, dotyczące możliwości analiz danych, tak aby lepiej kierować kontrolę, lepiej kierować działania uszczelniające już te konkretne służb skarbowych, i suma tych działań daje ten efekt, który daje. Czy suma tych działań to jest także suma zaniedbań poprzednich ekip rządzących? Pan mówił o tym, że to jest pokłosie troszeczkę tego, co działo się w ostatnich latach. To rozkręcenie karuzeli podatkowej, mafii podatkowych. Ja powiem w ten sposób. Ja jestem tak zaangażowany jakby w te nowe rzeczy i tutaj zadania wyznaczone mi przez premiera Morawieckiego powodują, że 99% czasu ja poświęcam na to, co do przodu mamy zrobić. Jak zastosować te najnowocześniejsze rozwiązania znane w Europie. A nawet takie, które jeszcze nie są prawne. Natomiast jak patrzę w ten 1% czasu, który mogę poświęcić, co się działo w przeszłości, wydaje mi się, że są symptomy tego, żeby powołać komisję śledczą, która w Sejmie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No jak my przez 8 lat z jednego z najszczelniejszych systemów VAT-owskich, bo taki system odziedziczyła Platforma Obywatelska po pierwszych rządach Prawa i Sprawiedliwości, po 8 latach oddała najbardziej rozszczelniony system VAT-owski. No jak to się stało? 8 lat. No 8 lat, my próbujemy nadrobić te 8 straconych lat w bardzo krótkim czasie i to jest z obciążeniem dla oczywiście przedsiębiorców, z obciążeniem dla skarbówki, ale musimy to zrobić dla dobra naszego kraju. Tutaj nie ma pytania o to. Pytanie jest takie, dlaczego na Słowacji, dlaczego w Czechach, w Portugalii, w państwach o podobnym jakby stopniu rozwoju jurysdykcji podatkowych możliwe było uszczelnienie systemu VAT-owskiego, także w tych latach kryzysu. A u nas w sposób praktycznie niekontrolowany dochodziło do rozszczelnienia tego, do wyłudzania dziesiątek miliardów złotych rocznie. Mówimy o utraconym majątku, niewyobrażalnym.
To od razu tych 99% czasu, którym pan się zajmuje. Pomysły na kolejne, jeszcze większe uszczelnienia, bo są takie pomysły. Mówi się między innymi o split payment. W kwietniu ma wejść przyszłego roku ustawa, która bardzo dużo zmienia. Przede wszystkim jeśli chodzi o tych przedsiębiorców, którzy będą chcieli wejść w ten pomysł. Mógłby pan przybliżyć pokrótce założenia? Jest to enigmatyczna może nazwa, split payment. Chodzi o mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm podzielonej płatności powoduje, że ten najprostszy sposób wyłudzenia podatku VAT będzie utrudniony, a czasami niemożliwy do zastosowania przez tych nieuczciwych przedsiębiorców, czy po prostu przestępców. Chodzi o to, że wartość VAT z tej faktury, powiedzmy 123, ta wartość 23 będzie płacona w zakresie takich zastrzeżonych kont bankowych, z których po prostu nie można wyprowadzić środków finansowych. Często to działało w ten sposób, że po prostu nieuczciwi przestępcy brali tą zapłaconą fakturę i uciekali za granicę przelewem z tą kwotą VAT-u. Dzisiaj ta kwota VAT, czy po wprowadzeniu tego systemu, ta kwota VAT-u będzie możliwa do skonsumowania przez podatnika albo do opłacenia swoich poddostawców, albo do urzędu skarbowego. Nie będzie możliwości wyprowadzenia tego za granicę, tak jak to miało miejsce. Czyli tak, jest konto do tej wartości netto i do tego, co jest tym VAT-em, ale tam, gdzie będzie to konto VAT-owskie, tam będzie miał wgląd także fiskus. Tak, będzie miał wgląd, ale tu bardziej chodzi o to, że nie można sobie po prostu puścić przelewu za granicę na Karaiby z tego konta VAT-owskiego. Jak bywało. Jak bywało przez lata, tak. Mhm. Dobrze, to jest dobrowolne, jak rozumiem. To jest system dobrowolny. Tam, gdzie podatnik obawia się uczciwości swojego kontrahenta, tam fakturę sobie opłaci w tym mechanizmie i będzie miał szereg przywilejów, które go chroni przed wkręceniem w tą to tak te zwaną... przywileje może powiedzmy, no, bo te przywileje, podstawowy przywilej jest tak, że prawdopodobieństwo tej karuzeli maleje bardzo istotnie, a nawet jeżeli coś jest jeszcze nie tak, no to podatnik, który stosuje ten mechanizm, ma w pewnym sensie domniemanie dobrej wiary i w pewnym sensie problem oddala. Czyli nie ja jestem winien, bo ja współpracuję. I przenosi to na fiskusa, który już powinien sobie poradzić dalej z dojściem tych pieniędzy w tym systemie zastrzeżonych kont bankowych. No i też szybciej będzie dostawać zwrot. Jeżeli podatnik eksportuje, myślę, że będzie bardzo zadowolony z tego systemu, bo on przyspieszy zwroty bardzo istotnie i będzie eksporter miał naprawdę fajną pozycję, jak będzie stosował ten mechanizm. Czy duże, największe firmy będą musiały ujawniać swoje informacje podatkowe? Jest też taki pomysł i to też ma wam dać więcej narzędzi. To jest już więcej niż pomysł, to jest skonkretyzowany projekt legislacyjny, on jest obecnie w Sejmie. Jest oczywiście szeroka dyskusja nad sensem tego rozwiązania, ale co do zasady mechanizm można opisać w ten sposób. Jeżeli jestem bardzo dużym przedsiębiorstwem, osobą prawną, dane o zapłaconym podatku dochodowym od osób prawnych są w domenie publicznej. I to jest coś, co przecinamy pewne spekulacje, pojawiają się w prasie rankingi podatników, one są budowane na takich przybliżeniach troszeczkę. Część z tych danych jest bezpośrednio ze sprawozdań finansowych, które też są publiczne. Chcemy po prostu określić pewną grupę podatników, których te informacje o podatku dochodowym od osób prawnych będą po prostu w przestrzeni publicznej oceniane przez społeczeństwo. Mówimy tu o największych przedsiębiorstwach. Tego typu rozwiązania są obecne w Szwecji, w Danii. Myślimy, że to jest dobre rozwiązanie, przyczyni się do takiej autorefleksji podatkowej. Wiem też, że myślicie o wprowadzeniu kas fiskalnych online, czyli w ogóle odejściu od takiego klasycznego płacenia z kwitkiem. No, nie, te informacje, które płyną do nas z państw, które wprowadziły kasy fiskalne online, czyli kasy fiskalne te tradycyjne z tą dodatkową funkcjonalnością, że zasilają w czasie rzeczywistym
informacją o transakcjach detalicznych. To wy dostajecie te informacje. Tak, to my dostajemy te informacje i my możemy analizować to w sposób centralny na bazie jakichś behawioralnych takich anomalii. Możemy wytypować te podmioty, które nie spełniają tego obowiązku. Zachęceni jesteśmy danymi, informacjami, które płyną do nas z państw, które to wprowadziły od wielu lat. To jest w szeregu innych państw. Sprawdza się, jest to bardzo nowatorskie rozwiązanie. Wydaje się, że skuteczne i możliwe do wprowadzenia w Polsce. To już przyszły rok? To jest sposób wprowadzania tego jest bardzo skomplikowany. Będziemy to wprowadzać stopniowo w poszczególnych branżach, tak jak uważamy, że dane branże są problematyczne w tych zakresach. Paweł Gruza, wiceminister finansów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.